Kolejny projekt uchwały obradem Komisji Komunalnej w sprawie ustanowienia strefy ruchu w ciągu ulicy Gwiezdnej pomiędzy ulicą Litewską a ulicą Mazowiecką. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Piątej Krawodza wnioskuje o ustanowienie strefy ruchu znak D52 w ciągu ulicy Kimiecy w ciągu na odcinku od ulicy Mazowieckiej do ulicy Litewskiej. Paragraf drugi. Uchwała chodzi jeszcze z dniem podjęcia. To jest taka uchwała w zasadzie porządkowa. Ona wynika z prośby mieszkańców skierowanej do komisji. Teraz jest to tak naprawdę, można powiedzieć, że taki ostatni moment przed wprowadzeniem strefy, żeby porządkować takie sytuacje. Ulica Kmieco jest ulicą, gdzie jest bardzo wąski chodnik i niestety no, prawdopodobnie jest duże prawdopodobieństwo, że byłyby utrudnienia dla mieszkańców poruszaniu się po chodniku po wprowadzeniu strefy. Dziękuję bardzo. Jeszcze wczoraj była taka rozmowa z panem radnym Fridigerem dotycząca właśnie tej uchwały, jeśli chodzi o różnego rodzaju miejsca, które są w tej samej sytuacji, co ta ulica Kmieca. Właśnie, żeby te miejsca, o których wiemy, a pan Fridiger przesłał taki wykaz właśnie. I chodzi o ulicę Lea 15 przy Stronie, zaplecze budynku przy Lea 19, 17 A i B i przy garażach, na zapleczu budynku ulicy Lea 30, w rejonie zaplecza Placu Nowomiejskiego, zapleczu budynków 33A, Lea 33A, 37 i 38, na tyłach budynku Galla 24, to jest ta uliczka za przychodnią przy Galla, przy budynkach Lea 75, 77 i 79, na zapleczu budynku Spokojna 31, na ulicy Bytomskiej, wokół budynku Czarnowiejska 97, w ciągu ulicy Skarbińskiego i Bytomskiej od Lea do posesji na Wojki 4-6, znaczy nie Bytomskiej, tylko Bydowskiej. Bydowskiej, Bydowskiej. Oraz w ciągu ulicy Skarbińskiego od Dramatyka do posesji 7 liceum. Prosiłbym tylko jeszcze o podpisanie. Ja rozumiem, że to jest pańska poprawka do jakby pan nam jeszcze mógł napisać poprawkę. Dziękuję bardzo. Czy jest jakieś inne zgłoszenia do tego projektu uchwały? Bardzo proszę. Pytanie, co nam warto, że wyznaczymy strefę ruchu? Wiadomo, obowiązywały przepisy ruchu drogowego na danych odcinkach dróg. Nie jest uregulowany stan prawa, a jeżeli jest uregulowany, a nie ma znaku, też nie obowiązują przepisy. Nie są to drogi publiczne. Znaczy, ulica Kmieca jest nie drogą publiczną? Kmieca jest tu wpisana w tej uchwale pierwszej. No tak, z tego wynika, że nie jest. Tak samo nie jest uregulowany stan prawny na Skarbińskiego, ponieważ część działek jest prywatna. Nie jest uregulowany stan prawny na Bytomskiej, bo nie jest Bytomski, czy nie jest uregulowany. Nie ma, nie jest drogą publiczną. Tak samo w stacji Gwiazda, które są wewnątrzblokowe, nie jest uregulowany, nawet jak jest uregulowany stan prawny, nie są to drogi publiczne. Nie są to działki prywatne, tylko tam jest zazwyczaj jakieś wieczyste użytkowanie, jakieś takie.
takie różne wpisy. No i z tego wynika ten projekt. I problem potem. Z tego wynika Wolna Amerykanka. To znaczy tam nawet Straż Miejska nie może interweniować. Nie widzę zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do głosowania poprawki radnego Kingera. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie poprawka została przyjęta. W takim razie przechodzimy do głosowania całego projektu uchwały. Kto z Państwa jest? Czyli ja może odczytam, czyli Rada Dziennicy Miejskiej Krowocza wnioskuje o ustanowienie stref ruchu znak D52 w ciągu ulicy Kmieci na odcinku od ulicy Mazowieckiej do ulicy Litewskiej na terenie i tak jak brzmi wymienione wszystkie poprawki. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie 16 głosami została.